Cześć, witam was wszystkich w kolejnym odcinku na moim kanale. Dzisiaj pogadamy sobie o najnowszym update'cie, o tym co zrobili źle, o tym co zepsuto, o tym co zrobili dobrze w tym update'cie oraz o tym update'cie w kontekście również wszystkich innych aktualizacji przez kilka miesięcy ostatnie i ogólnie pogadamy sobie o stanie gry w 2021 roku. Także zapraszam was do oglądania. Także zacznijmy może od według mnie najważniejszej rzeczy, czyli w sezonie 24 teraz mamy kompletnie zmienny system parków. Mamy dwie nowe areny, nazywają się Rascal's Hideout oraz Serenity Peak. I te dwie areny okupują dodatkowe miejsce na parkach i sprawiają, że wszystkie ligi zaczynają się od 1000 parków więcej. Czyli Challenger wcześniej zaczynał się od 4000 parków, teraz zaczyna się od 5000 parków. Master 1 wcześniej zaczynał się od 5000 parków, teraz zaczyna się od 6000 parków. Oraz Champion wcześniej zaczynał się od 6000, teraz zaczyna się od 7000 parków. Tak to mniej więcej wygląda. Natomiast pomimo tego, ostatni Season Reset działał tak, że ktoś w ostatnim sezonie nabił 5000 parków, załóżmy, został cofnięty do 4500 parków, czyli jest teraz w ogóle poza systemem League, jest zdecydowanie niżej, nie ma nawet Challengera 1, przez gdy poprzedni sezon ukończył na Masterze 1, oraz jak ma rekord 5000 parków, to teraz ten rekord nazywa się Challenger 1 i to nadal jest 5000 parków, oraz na arenie maksymalna liga, którą ta osoba dobiła, to jest właśnie niestety, ale Challenger 1. I moim zdaniem to jest kompletnie niepotrzebne psucie systemu parków, który wcześniej działał. Oczywiście są nowe areny, natomiast mogli zdecydowanie mniej inwazyjnie dodać te dwie nowe areny. W Best Season i tak dalej nadal powinny być przynajmniej stare rekordy. Przynajmniej tam powinien być Champion napisany, moim zdaniem. Na pewno na profilu powinno być nabite zgodnie z prawdą, że ta osoba nabiła maksymalnie, na przykład w tym przypadku, o którym mówiłem, na przykład Mastera 1, a nie Challengera 1, dlatego że to jest zdecydowanie bardziej fair dla tego gracza. Jest to trochę zmuszanie graczy do grania poprzez anulowanie ich wyników, moim zdaniem. I ktoś może powiedzieć, hej, mamy mało graczy, coraz mniej ludzi jest aktywnych w grze, która sobie trochę umiera. To może dobrze, że zepsuli system parków, który zmusza teraz ludzi do grania, bo teraz więcej ludzi będzie grało. Natomiast moim zdaniem takie zmuszanie ludzi do gry poprzez anulowanie ich wyników nie jest dobrą taktyką i na pewno tego nie popieram. I dlatego uważam, że te zmiany są na minus i myślę, że większość osób się tutaj ze mną zgodzi. I oczywiście najpewniej za kilka miesięcy, po kilku sezon resetach i tak ludzie, którzy mieli być na Championie, będą na Championie, czyli będą teraz na 7000. Ludzie, którzy powinni być na Masterze, będą na Masterze, czyli będą na 6000. I tak będą mieli te rekordy, które powinni mieć, zakładając, że potrafią nabić tyle parków, ile nabili w swoim rekordzie. Natomiast jeśli ktoś na przykład przez chwilę miał farta i na przykład zdobył 6300 parków w jakimś sezonie, a teraz już trudno by było, albo na przykład nie ma motywacji do tego, żeby tyle nabijać, to jego rekordy, o które bardzo się postarał, po prostu są anulowane i nie uważam, żeby to było jakkolwiek fair. Także jest to chwilowa zmiana, natomiast na pewno jest to bardzo zmiana na minus. Oprócz tego w tym update'cie mieliśmy nową kartę, nazywa się Goblin Drill. Jest to budynek, który można postawić koło wieży przeciwnika. Działa to trochę tak jak miner, czyli po prostu pod ziemią przechodzi takie coś i pojawia się koło wieży przeciwnika. Wychodzą z niego gobliny, łącznie 6 goblinów i one bardzo mocno osłabiają wieżę. Dodatkowo jak wyjdzie jeden goblinek, to wieża skupia się na zadawaniu obrażeń temu budynkowi, a nie na tym goblinku, więc ten goblinek ma trochę darmowych obrażeń. I ogólnie jest to bardzo, bardzo silna karta, jest w stanie zdecydowanie większe zadać obrażenia na wieży niż beczka goblinów. Też trochę trudniej to skontrować. I ogólnie jest to karta, która według mnie jest zbyt OP. Trochę tak jak Mega Knight, jak dopiero co wyszedł, jak Nightwitch. I wszystkie te karty zostały od razu znerfione. I już po kilku sezonach były zdecydowanie słabsze. I raczej tak samo zdarzy się w tym przypadku. Natomiast znowu uważam, że jest to coś, co twórcy powinni byli przewidzieć, że to będzie zdecydowanie zbyt silna karta i nie powinni dodawać, jeśli wiedzą, że ona jest niedopracowana. A wydaje mi się, że to, że jest niezbalansowana, było od razu, od początku wiadome. Ktoś może powiedzieć, że to jest zachęcanie nowych graczy do gry i do levelowania nowej karty, dlatego że jak mamy super dobrą kartę, to wszyscy chcą ją levelować. To też jest po części prawda, ale gracze, którzy nie grają tą kartą przez następny sezon czy dwa, najpewniej będą mieli problemy, dlatego że będą zdecydowanie kontrowani tą kartą. I nie uważam, żeby to było dobre ogólnie dla balansu gry. Oprócz czego w tej aktualizacji mamy również niewielki zamian do Clan Warsów. Mamy nową walutę, którą są takie stery do łodzi. Nadal zbiera się medale, ale to one nie przesuwają
statku twojego klanu do przodu. Pod koniec każdego dnia medale są po prostu zamienione na te stery i to one posuwają statek do przodu. Dzięki temu klan, który przekracza metę jako pierwszy, nie jest klanem, który jak najszybciej zdobył te medale. Jest to klan, który uzbiera jak najwięcej medali pod koniec dnia. To rozwiązanie jest bardziej fair dla graczy. Poprzednio niektóre klany miały przewagę ze względu na strefę czasową. Na przykład Chińczycy zdążyli przekroczyć metę, podczas gdy wszyscy inni gracze z innych klanów sobie po prostu spali. I teraz tak się nie dzieje, teraz jest zdecydowanie bardziej fair. Myślę, że to jest zmiana na plus. Na pewno nie jest to dla mnie duża zmiana, dlatego że Clan Wars nie są dla mnie jedną z ważniejszych części gry. Natomiast na pewno jest to coś, co wiele ludzi doceni. Dodatkowo jeszcze w temacie Clan Wars, niektóre dni od teraz są dniami treningu i zdobywa się tam tylko złoto i tam klany nie rywalizują ze sobą. I to jeszcze, żeby powiedziawszy, myślę, że jest to trochę marnowanie czasu. Nie przeszkadzało mi wcześniej zagrać te 4 mecze dziennie, żeby zrobić coś dla klanu, a teraz jest po prostu zdecydowanie mniej grania, jest po prostu nudniej moim zdaniem. Także mamy trochę na plus, trochę na minus tutaj. Ale pogadajmy może teraz trochę o złocie, dlatego że tutaj też dużo się zmieniło. Od teraz zdobywa się zdecydowanie więcej złota, zarówno ze skrzyni, jak i za mecze. Teraz to są skrzynie nie za 13 arenę, tylko że to są skrzynie, wszystkie skrzynie są za 15 arenę. Oczywiście, jeśli jesteście na 15 arenie albo wyżej. I mamy również nową skrzynkę, tylko ze złotem. Ona daje około 10 tysięcy złota, czyli bardzo, bardzo dużo. I za mecze również dostaje się trochę więcej, dlatego że wiadomo, jesteśmy znowu trochę wyżej w arenkach i jest to trochę zrozumiałe. I Pass Royale od teraz jest łatwiejszy do zdobycia. Niektóre poziomy odblokowuje się za 5 koronek, a nie za 10. I w ogóle gra staje się coraz łatwiejsza, jeśli chodzi o levelowanie kart i ulepszanie wszystkiego. I takie znaczące ułatwienie pokazują ewidentnie według mnie, że Clash Royale traci graczy i twórcy próbują coś z tym zrobić. I ciekawe według mnie jest też porównanie podejścia twórców Clash Royale i Clash of Clans. Dlatego, że oczywiście obie gry są od Supercella, ale inny zespół pracuje nad Clash of Clans i inny zespół pracuje nad Clash Royale. Dlatego, że w Clash of Clans mamy nowe Town Hale na przykład. Mamy nowe wieże, nowe budynki, które są coraz trudniejsze do zdobycia. Podczas gdy w Clash Royale jest coraz łatwiej zdobywać levele. Nie ma też żadnych nowych leveli, nie ma dużo nowych kart i łatwo jest nad tym nadążyć. I mam wrażenie, że to podejście od twórców Clash of Clans trochę lepiej działa, długotrwale. Dlatego, że gra po prostu się tak szybko nie nudzi. Widzimy, że raczej Clash of Clans chyba nie traci aż tak wiele graczy. Zobaczymy długoterminowo też, które z tych podejść lepiej zadziała. Myślę, że zobaczymy, na razie nie jestem w stanie stwierdzić. Myślę, że to jest ciekawe po prostu. Oprócz tego z mniejszych zmian mamy jeszcze balans. Głównie Fire Spirity zostały zmienione. Teraz nie ma 3 Fire Spiritów w jednostce, tylko jeden. Kosztuje on 1 eliksir i zachowuje się tak jak wszystkie inne spirity. Czyli sam potrafi dojść do wieży. I piecyk również spawnuje po jednym, a nie po 2 Fire Spirity. I to sprawia, że ogólnie te Fire Spirity zadają trochę mniej obrażeń. Totalnie, dlatego że wcześniej były 3, teraz jest 1. I myślę, że to sprawi, że Lavalon będzie sobie trochę lepiej radził na ręce, z czego ja bardzo się cieszę. Natomiast myślę, że to nie jest w porównaniu do innych zmian najważniejsze teraz. Natomiast warto spojrzeć na stan gry z perspektywy ostatnich kilku aktualizacji. Przez ostatnie kilka miesięcy nie dało się zbyt wiele, jeśli chodzi o rozwój gry. Mieliśmy tylko parę nowych kart, tak jak Electro Giant, Mother Witch i Electro Spirit. Ta aktualizacja miała być wielką aktualizacją, która wynagrodzi nam czekanie tak długiego czasu na większe zmiany. I owszem, zmian jest dużo, ale nie są one dobrze dopracowane. Są po prostu zrobione trochę na szybko. Goblin Drill już przed prowadzeniem powinien był dostać dużego nerfa, a osiągnięcie na profilach graczy lepiej powinny być zaktualizowane. Dla mnie jednak zmiany, przyznam się szczerze, nie miały większego znaczenia. Chciałem sobie po prostu grać, zdobywać nowe ligi. Clan Wars 2 nie wydawał mi się zbyt interesujący, po prostu tam gram, dlatego że nie chcę być osobą, która nie gra, a chcę być w dobrym klanie. Kilka ostatnich kart dodanych wydawało mi się też raczej nieciekawych. Nie pasuje mi po prostu do lawy, do mojego deku, więc nie widzę sensu ich w ogóle ulepszać. Oprócz czego nowe karty na ogół, jak są dodawane, to są zdecydowanie zbyt silne i psują balans. A na balansie z kolei bardzo mi zależy, dlatego że głównie gram na ręce. I bardzo mi zależy, żeby to było po prostu fair play. Mamy na przykład Electro Gianta, którego strasznie ciężko skontrolować. Mamy Goblin Drilla, który strasznie szybko niszczy wieżę. I Mother Witchkę, która ogólnie jest irytująca i bardzo dużo spawnuje swoich bigletów, jak się nie skontruje. Zwłaszcza jak się próbuje kontrolować szkieletonkami. I jest po prostu irytująca. Dodatkowo ostatnio dostały
debuffa e-barby, że są zarówno zbyt silne, jak i po prostu irytujące. I moim zdaniem ta karta zasługuje na bycie słabą i niegrywalną w wyższych arenkach, dlatego że jeśli ktoś ma zdecydowanie niższy level, to po prostu gra staje się nudna. Jak wy macie 11 level i ktoś przeciwko wam gra e-barbami na 13, to gra staje się po prostu niebywale monotonna. Także przez ostatnie kilka miesięcy znacząco pogorszył się balans kart w grze, a na balansie na pewno mi bardziej zależy niż na nowych kartach czy innych nowościach. Wolałbym, żeby te zmiany najpierw przed wprowadzeniem były dobrze przemyślane i dopracowane. Nowe karty, żeby były najpierw znerfione, jeśli jest taka potrzeba, rozbuffowane, jeśli jest taka potrzeba. Później dopiero wprowadzone, nawet jeśli to oznaczałoby mniej nowości. Wolałbym mniej nowości, ale dobre nowości. Natomiast taka jest moja opinia. Powiedziałem to, co chciałem. Napiszcie, co o tym chcecie w komentarzach. Zostawcie suba, jeśli wam się spodobało. I widzimy się w następnym odcinku.